Drzewo życia opisuje powstanie wszechświata. I w tym momencie jesteśmy w tym miejscu, to jest nasza rzeczywistość, to jest Malkuth i to jest finalne stworzenie. Natomiast opowiem Wam za chwilę, jak tutaj się dostaliśmy, ale chcę Wam powiedzieć troszeczkę o tym, jak to drzewo jest skonstruowane, to znaczy to są sefiry. Nasze sefiry są emanacjami energii. Ta energia podróżuje sobie po drzewie życia w ten sposób i kreuje tutaj naszą rzeczywistość. Te ścieżki między sefirami związane są z kartami arkan wielkich w tarocie, ale to dokładnie Wam opowiem o tym w innym filmiku, to tylko chciałam Wam wspomnieć o tym, żebyście wiedzieli, co to tak naprawdę są te ścieżki tutaj między sefirami. Natomiast my zaczynamy swoją podróż tutaj w Keter. Keter to jest pierwsza sefira, która jest związana z kolorem białym. Sefiry są związane z kolorami, z planetami i oczywiście mają swoje opisy i swoje znaczenia, natomiast ta pierwsza sefira, ponieważ tutaj mamy czystą energię, ona nie jest związana z żadną planetą. Tutaj ta energia jeszcze jest w takiej czystej postaci, jest to bezkresne światło, czysta energia bez żadnej formy, natomiast ta energia wzięła się skądś. Mamy tutaj też coś, co jest przed Keter, natomiast nie jest to pokazane w żaden graficzny sposób, dlatego że tutaj jest coś, co nazywamy Ein Sof, czyli nieskończoność. I z tej nieskończoności energia wciela się tutaj w pierwszą emanację w Keter, natomiast tutaj jest to stan przed rozpoczęciem stworzenia. Czyli tu nasze stworzenie się rozpoczyna i podróżuje sobie dalej, ale tutaj jest taki stan jeszcze przed tym wszystkim. Ciężko jest to opisać, ponieważ jest to też stan przed naszym zrozumieniem. Także jesteśmy w stanie tylko zrozumieć naszym umysłem to jako pierwszy element, Keter. Natomiast, no wiadomo, jest tu jeszcze coś przed. Keter jako pierwsza sefira jest związana ze wszystkimi asami w talii i pokażę Wam tutaj na przykładzie asa pucharów. Tutaj jest właśnie ta czysta energia Keter, która wpływa do pucharu, czyli to jest ta właśnie czysta energia, która jeszcze w tej sefirze nie ma żadnej formy, nie jest niczym ograniczona, jest po prostu bezkresną energią, bezkresnym światłem. Keter, nasza energia przechodzi do drugiej sefiry, Chokma. Chokma oznacza mądrość i związana jest z kolorem szarym i planetą Neptun. Czyli tutaj mamy już pierwszą planetę i mamy też pierwsze ograniczenie tej bezkresnej energii, ponieważ ona zaczyna podróżować w przestrzeni. Czyli tu jest początek przestrzeni jako pierwszego ograniczenia naszej nieskończonej energii. Ponieważ energia zaczyna podróżować w przestrzeni, zyskuje ona wolę. I to jest energia męska tutaj przedstawiona w tej sefirze. I pokażę Wam, jak to wygląda w jednej z kart z tej talii. Tutaj jest akurat Mars w baranie. Jest to dwójka buław. I tutaj widać właśnie tą energię. To jest ta energia podróżująca w przestrzeni. I to jest początek każdego działania. Czyli jesteśmy dopiero tutaj na samym początku działania. Najpierw mamy w buławach asa, który jest jakby czystym potencjałem dopiero. Natomiast w dwójce zaczynamy już działanie, ponieważ jest tu jakaś wola. Zaczynamy tworzyć plany i jesteśmy na samym początku naszej ścieżki, żeby coś stworzyć w naszym życiu. To właśnie jest opisane w tej karcie i to jest esencja tej drugiej sefiry Chokma. Energia tworząc wszechświat podróżuje w dół drzewa życia. Natomiast my, chcąc dostąpić oświecenia, podróżujemy stąd, Malkuth to jest nasz świat, podróżujemy w górę drzewa życia i musimy w tym miejscu przejść przez otchłań.
Tutaj jest właśnie taka niewidzialna linia, którą nazywamy otchłanią i w tej otchłani jest też niewidzialna sefira Dath. Dath oznacza wiedzę i jest ona odbiciem Keter, tak samo jak wszystkie sefiry w tym środkowym filarze są w jakiś sposób odbiciem Keter. Natomiast Dath jest specjalną sefirą, takim mistycznym miejscem, w którym wszystkie sefiry łączą się w jedną. Nie ma ona przypisanych żadnych kart, żadnego koloru ani żadnej planety. Natomiast jest to takie miejsce, do którego próbujemy się dostać w medytacji. To jest taki stan, który próbujemy osiągnąć. Gdy chcemy uzyskać oświecenie, w tym miejscu właśnie musimy przejść przez otchłań, co oznacza śmierć naszego ego. I wtedy możemy się dostać do czystej energii, która jest tutaj powyżej otchłani. Ponieważ poniżej otchłani te emanacje energii są już zabarwione przez nasze ego. Natomiast tutaj ta energia jeszcze jest czysta. Z Chokma energia podróżuje tutaj do Bina. Bina to jest nasza trzecia sefira, która jest związana z kolorem czarnym i planetą Saturn. Bina oznacza zrozumienie i tutaj ta energia dostaje kolejne ograniczenie, którym jest czas. Tutaj została ograniczona przez przestrzeń, natomiast tutaj ogranicza ją już czas. Bina też jest opisywana jako morze wszechpotencjału, czyli tutaj jest takie bezkresne morze, z którego dalsze stworzenie może się dopiero wyłonić. I pokażę Wam tutaj na przykładzie karty. To jest trójka dysków i widzimy tutaj, to jest to bezkresne morze wszechpotencjału i stworzenie wyłania się z niego. Czyli coś powstaje właśnie z tego wszechpotencjału tutaj w tej karcie. To jest właśnie dokładnie energia tej sefiry Bina. Z Bina poprzez Dath energia wpływa do Hesed. Hesed to jest czwarta sefira związana z kolorem niebieskim i planetą Jowisz. Hesed oznacza miłość i tutaj w tej sefirze swój początek mają struktury i prawa. Nie są to jednak takie prawa w naszym rozumieniu jak prawa sądownicze, ponieważ to jest wszystko tutaj. Tutaj są nasze sądy i nasze prawa ludzkie. Natomiast prawa w Hesed są ponad nami. To są prawa natury, prawa wszechświata, ogólne prawa, jakimi rządzi się świat. I można by się zastanawiać, dlaczego, ponieważ Hesed oznacza miłość, dlaczego jest ona związana z prawami i ze strukturami. I można to wytłumaczyć w ten sposób, że na przykład rodzice, którzy opiekują się swoim dzieckiem, wprowadzają jakieś prawa i ograniczenia w życie tego dziecka, ale robią to z miłości. Robią to, żeby to dziecko ochronić. Czyli na przykład dziecko ma wyznaczoną jakieś miejsce do zabawy i nie może wbiegać na ulicę, gdzie jeżdżą samochody. I dziecko może odbierać to jako ograniczenie i że jest to jakieś prawo wprowadzone w jego życie z zewnątrz. Natomiast rodzice robią to po to, żeby to dziecko ochronić. Robią to z miłości. I to jest właśnie taka miłość, która jest tutaj w Hesed. I ona jest przedstawiona w tej karcie. To jest czwórka dysków. I tutaj właśnie mamy naszą strukturę, nasze ograniczenia. I jest to taka twierdza, w której możemy się ochronić. I po to właśnie budujemy swoje domy, po to właśnie wprowadzamy ograniczenia i prawa w swoje życie, żeby ochronić właśnie to, co jest tutaj w środku. Z Hesed energia przenosi się do Gewura. Gewura jest to piąta sefira związana z kolorem czerwonym i planetą Mars. Gewura oznacza srogość i tutaj swój początek ma zniszczenie, ogień i osądzanie. I można to wytłumaczyć w ten sposób, że po tym jak zbudowaliśmy tutaj jakieś struktury, stworzyliśmy tutaj jakieś prawa, część z tych praw musi zostać zniszczona, żebyśmy mogli podążać dalej. Nie możemy tak budować jedno na drugim, musi coś zostać zniszczone, coś co nam nie służy musi zostać zniszczone, żeby można było przejść dalej. I energia tej sefiry pokazana jest tutaj w piątce mieczy, gdzie widać właśnie to totalne zniszczenie, bardzo destruktywna energia jest tutaj, ale
ten stan, który jest pokazany w tej karcie, nie trwa wiecznie, tylko jest to moment jakiś w naszym życiu. Czasem rzeczywiście zostajemy pokonani, coś w naszym życiu się nie udaje, ale czasem jest to tak, że trzeba po prostu zrobić miejsce dla czegoś nowego. Przychodzi do nas coś lepszego i te rzeczy, które nam nie służą, no, muszą zostać już zniszczone, muszą zostać nam odebrane, żebyśmy mogli otrzymać coś, co będzie dla nas lepsze. I to jest właśnie energia tej piątej sefiry Gewura. Z Gewura nasza energia podąża do Tiferet. Tiferet to szósta sefira związana z kolorem żółtym i słońcem. Tiferet oznacza harmonię i jest ona niższym odzwierciedleniem Keter. I tak samo jak nasze Słońce w naszym Układzie Słonecznym, ta sefira balansuje energię tych wszystkich tutaj sefir dookoła i ma właśnie taki harmonizujący bardzo aspekt, który bardzo ładnie pokazany jest w tej karcie. To jest szóstka dysków i widać tutaj właśnie tą piękną, harmonijną energię. I ta karta też jakby energetyzuje karty, które są dookoła niej w rozkładzie. Dlatego tutaj widać właśnie tą energię, która się rozprzestrzenia na inne karty. Bardzo piękna karta, naprawdę sukces. Jeżeli mamy tą kartę w odpowiedzi na pytanie, to wiemy na pewno, że wszystko nam się uda i będzie naprawdę fantastycznie. Z Tiferet energia wpływa do Necach. Necach to jest siódma sefira związana z kolorem zielonym i planetą Wenus. Necach oznacza wieczność i ta sefira związana jest z podążaniem za naszymi pasjami, zwycięstwem, ale też wytrwałością i cierpliwością. I zaraz Wam tutaj to pokażę na przykładzie tej karty, to jest siódemka buław i tutaj widać właśnie, że chcemy coś osiągnąć. Są jakieś przeszkody na naszej drodze i walczymy o to, czego potrzebujemy, walczymy o to, co chcemy osiągnąć. Jest tutaj właśnie taka siła przetrwania i wytrwałość, cierpliwość w tym działaniu, ponieważ osiągniemy to, co chcemy osiągnąć, natomiast wymaga to od nas dużo energii i właśnie takiej potęgi wytrwałości. I to jest właśnie dokładnie energia tej sefiry Necach. Z Necach energia wpływa do Hod. Hod to jest ósma sefira związana z kolorem pomarańczowym i planetą Merkury. Hod oznacza chwałę i ta sefira związana jest z intelektem, wiedzą i zdolnościami komunikacji. I energia tej sefiry przedstawiona jest bardzo ładnie w tej karcie. To jest ósemka buław Merkury w Strzelcu. I tutaj właśnie widać piękną harmonię, komunikację, energia, właśnie typowa energia Merkurego. Jest bardzo dużo energii do działania tutaj w tej karcie i duże przyspieszenie. Także to jest właśnie esencja tej sefiry Hod. Z Hod energia wpływa do Yesod. Yesod to dziewiąta sefira związana z kolorem fioletowym i księżycem. Yesod oznacza fundament. I jest ta sefira związana z naszą podświadomością i też z mocą połączenia. Czyli tak jak księżyc łączy słońce z ziemią, odbijając światło słoneczne na ziemię, tak właśnie ta sefira ma taką energię właśnie połączenia. I tutaj jest nasza świadomość, tutaj jest wszystko, co jest otwarte, natomiast księżyc ma swoje ciemne strony, także jest tutaj podświadomość i ukryte rzeczy. I to piękne połączenie widać w tej karcie, to jest dziewiątka buław i widać właśnie połączenie Słońca z Księżycem. I jeżeli wypracujemy sobie takie piękne połączenie w nas, wszystkiego co jest świadome i wszystkiego co jest podświadome, to zyskujemy w sobie taką siłę, która jest w stanie pokonać wszystko. Wtedy osiągniemy wszystko co tylko chcemy, nie ma dla nas żadnych przeciwności, ale właśnie potrzebujemy tej siły połączenia, która jest esencją sefiry Yesod. Z Yesod energia wpływa do Malkut. Malkut to nasza dziesiąta, ostatnia sefira związana z kolorem brązowym i ziemią. Malkut oznacza królestwo i jest to właśnie nasz świat codzienny, to jest świat, w którym my żyjemy. Tutaj jako ostatni efekt stworzenia.
Jest to pokazane bardzo ładnie w tej karcie. To jest dziesiątka dysków i we wszystkich dziesiątkach tej talii symbole ułożone są w drzewo życia. Także widać, że jest to już finalny efekt tego stworzenia i osiągnęliśmy tutaj już wszystko, ponieważ to są dyski, więc osiągnęliśmy już tutaj wszystko w materii. Wiemy już, jak funkcjonuje nasz system drzewa życia, jak płynie przez niego energia i jak według tego systemu został stworzony nasz świat. Teraz sprawa się troszkę komplikuje, ponieważ mamy tutaj jedno drzewo życia, natomiast w tarocie mamy cztery różne żywioły. Są cztery dwory w tarocie, buławy, kielichy, miecze i dyski i te dwory połączone są z czterema żywiołami: ogień, woda, powietrze i ziemia. I teraz dla każdego z tych żywiołów jest osobne drzewo życia, czyli mamy cztery takie drzewa, które są nazywane czterema światami. I światy te łączą się ze sobą w pewnych punktach, tworząc taki system, ale o tym systemie właśnie będę mówić Wam w następnym filmie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten następny film i dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, dziękuję, że byliście tutaj ze mną i mam nadzieję, że te informacje przydadzą się Wam w Waszej nauce tarota.